Dlaczego w prawyborach Nowej Nadziei nie zobaczymy wśród kandydatów Dziambora, Sośnierza i Kuleszy? Bo to są prawybory Nowej Nadziei, a nie nasze. Ale każdy teoretycznie może kandydować i wy byliście też zapraszani. No ale po co, skoro koledzy nawzajem się umówili, że mamy gwarancję, nie tam obietnicę, tylko gwarancję startu ze swoich okręgów, no to chyba słowo prawicowca jest twardsze niż skała. Nie ma potrzeby startować w jakichś prawyborach, prawda? Zwłaszcza, że no, już nawet pomijając słuszność ich organizowania, no to widać, jak, w jaki sposób są organizowane. O ile jeszcze, jak ja pisałem o tym na początku stycznia, czy pod koniec grudnia, już nie pamiętam, że no one są no dość niepoważnie zorganizowane, także widać, że dość łatwe do zmanipulowania, że wszystkie karty są położone po stronie organizatorów i nie bardzo jest jak się bronić przed ewentualnymi fałszerstwami. No to niektórzy tam z niedowierzaniem się do tego odnosili, no ale chyba historia przyznała rację, tak, no, że było widać już no, najwyraźniej w Legnicy, ale też w innych miejscach, że to, no, to nie są to uczciwe prawybory, tak, że przewaga informacyjna jest po jednej stronie, że de facto nie jest to żadne, jak się starał sugerować nasz toruński kolega, jakieś oddanie głosu ludziom, że zapytanie ich o zdanie, kto ma być jedynką, tylko przewożenie ludzi autobusami z różnych partii, głosowanie się siłowo tam, gdzie przecież pan Tyszka swoich wyborców to miał z 20 czy 30, a resztę to mu przywiózł Ruch Narodowy, więc to Sławomir Mentzen doprowadził do paradoksalnej sytuacji, że jedynki wolnościowców są wybierane przez Koronę, przez Ruch Narodowy, przez jakichś spadochroniarzy z zewnątrz, więc sytuacja zupełnie absurdalna. No i w takim cyrku nie chcieliśmy brać udziału i nie bierzemy. No dobrze, ale w prawyborach zdecydował się wystartować Tomasz Grabarczyk, który co prawda no nie jest posłem, ale do niedawna był rzecznikiem Konfederacji. Czy jego start w jakiś sposób nie legitymizuje całej tej procedury, którą wy zdecydowaliście się bojkotować? No w oczach niektórych okazało się, że tak. No my tutaj mieliśmy argumentację taką, że po pierwsze Tomek nie jest objęty gwarancjami dla posłów, więc on się na nie nie może powołać. A po drugie, że sam start w jakimś konkursie nie oznacza, że nadajemy mu to samo znaczenie. Tak? No on po prostu ubiega się w ten sposób o rekomendację partii Korwin. A to będzie po prostu miał dwie rekomendacje, tak? Bo ma już naszą rekomendację, ubiega się o rekomendację partii Korwin, no to w niczym nie wchodzi w sobie w paradę. Tak? Natomiast nie uznajemy takiej interpretacji tych parawyborów, że to rzekomo jest jakieś wyznaczanie tych miejsc na listach Konfederacji, bo partia Korwin czy Nowa Nadzieja nie ma kompetencji wyznaczania miejsc na listach Konfederacji. To może sobie coś tam rekomendować, ale, no ale rekomendacjami, a ustalenia wcześniejsze przysięgi i tam gwarancje gwarancjami, prawda? To czy po ogólnych, powiedzmy, kontrowersjach wokół właśnie tych prawyborów, które obserwujemy teraz w Nowej Nadziei, można zakładać, że przed wyborami do parlamentu dojdzie do jakiegoś przetestowania wewnątrz Konfederacji, podobnego w stylu do tego, co pamiętamy po ostatnich wyborach do Europarlamentu, kiedy Konfederacja rozstała się z częścią środowisk, na przykład z Kają Godek czy z Leroyem? No ja wtedy jakby nie uczestniczyłem na szczeblu decyzyjnym Konfederacji w tych wydarzeniach, które doprowadziły do tego, że Konfederacja się skurczyła, więc jakby nie czuję się też na siłach, żeby takie porównanie przeprowadzić, czy to jest tak samo, czy to nie jest tak samo. No, natomiast rzeczywiście ryzyko takie jest stale rosnące i wydaje się, że już raczej przeważające, że nie dojedziemy razem niestety do końca kadencji, mimo że udało się przez długi czas przetrwać, mimo że wróżono nam tyle razy rozpad, a my jak na złość trwaliśmy i szczyciliśmy się tym, że jesteśmy jedynym kołem, którego skład personalny się nie zmienił przez całą kadencję. No właśnie nie całą kadencję. Wydaje mi się, no, że po pierwsze już przyjęliśmy spadochroniarza na listy wbrew naszemu sprzeciwowi Stanisława Tyszkę, a po drugie no, wydaje się, że koledzy z Korwina, ale i też koledzy z Ruchu Narodowego najwyraźniej chcą się z nami pożegnać, bo już odbierają nam wewnątrz Konfederacji wszystko, bo to nie tylko te jedynki, o czym jest głośno, ale też i stanowisko szefa klubu, szefa koła, które wcześniej sterował Kuba Kulesza, miejsce w Radzie Liderów dla Marka Kłakowskiego. Nasi pracownicy są wyrzucani z pracy w tej chwili przez Sławomira Mentzena i jego tam wspólników.
więc no, to już jest działanie na takim wysokim poziomie. Ta wendetta polityczna została doprowadzona już do poziomu szeregowych pracowników, więc no, to wygląda to już naprawdę źle. Ale zastanawiam się, czy wyborcy w ogóle rozumieją ten wasz konflikt ze Sławomirem Mentzenem. Czy tak na dobrą sprawę konflikt wolnościowców z Mentzenem dotyczy wyłącznie tych miejsc na listach wyborczych, czy pojawiły się też na przykład jakieś ideowe różnice? Nie, ideowych różnic jakichś specjalnych nie ma. Tu nikt nie próbuje ze strony korwinowców udawać, że chodzi o jakieś ideowe różnice. Tak? No to jest czysta walka o władzę ze strony Mentzena. Właśnie taka zupełnie bezideowa, pozbawiona jakichś skrupułów, no bo to przy pomocy narodowców wyrzuca się wolnościowców, troszkę tam różniących się poglądami być może na wojnę rosyjską, chociaż sam Mentzen też uważa, też pozuje na kogoś, kto raczej nie podziela poglądów Korwin-Mikkego wcześniejszych. Więc raczej tu nie ma nawet udawania, że chodzi o ideę. Tak? Tu chodzi o to, że przecież doprowadził do tego Sławomir Mentzen, że zastąpił wolnościowca jako szefa koła narodowcem. Tak? No to jakie idee temu przyświecają? To jest całkowicie bezideowe działanie, cyniczne, bezideowe działanie, mające na celu tylko i wyłącznie walkę polityczną z nami. No, jest to próba po prostu zmonopolizowania sceny wolnościowej przez Sławomira Mentzena, bo on nie może się pogodzić się z tym, że istnieją dwie partie wolnościowe w Konfederacji, jakby on nie ma w ten sposób monopolu, jeśli planuje zarządzać, a tak deklarował swoją partią jak firmą, czyli tak wskazywać, kto tam jest w projekcie, a kto go nie ma z palca, no to byłoby mu trudno, gdyby istniała druga partia wolnościowa, no bo ludzie z niego, wskazywani przez niego na banicję, mogliby się pojawiać w drugiej partii wolnościowej w ten sposób. A jeśli chce mieć władzę dyktatorską, no to musi mieć też monopol, tak? No więc to służy temu, uzyskaniu monopolu na scenie wolnościowej, a żeby uzyskać monopol, to trzeba wymordować wszystkich przeciwników politycznych. No nie dosłownie na szczęście, bo to już możliwości Stalina jeszcze kolega Mentzen nie ma, ale metody podobne. No tak, ale jeśli jest się przedsiębiorcą, trzeba wykazać pewną elastyczność i tu jeśli nie ma u was różnic ideowych, no to nawet jeśli są dwie partie wolnościowe w ramach Konfederacji, to pula wyborców jest jedna i głosują wtedy wszyscy na jedną markę, powiedzmy. Natomiast jeśli wy byście wyszli, stworzyli własną listę, to nikt nie kalkuluje tego przez pryzmat faktu, że na przykład możecie odebrać z jakichś 1 czy 1,5 czy 2% Konfederacji, w tym właśnie Sławomirowi Mentzenowi? Albo i 6. No, wydaje mi się, że kolega Mentzen w swoim takim bardzo wysokim mniemaniu o sobie umacnianym dużymi zasięgami na różnych mediach społecznościowych uzyskał takie przekonanie o własnej nieśmiertelności i ponadludzkich tam zdolnościach i wydaje mu się, że nic mu nie zaszkodzi i nikt mu niczego nie odbierze i że w związku z tym jest w stanie nas bezkosztowo usunąć. Wydaje mi się, że jest to przekonanie błędne, ale no to już będzie zależało też od tego, jak wyborcy się zachowają, tak? Czy jak ocenią tę awanturę, tak? Jak ocenią rozkład win przy tym rozpadzie Konfederacji, który no niestety prawdopodobnie następuje. No będą jeszcze tam pewnie jakieś rozmowy ostatniej szansy, jak te prawybory, te parawybory się zakończą. No bo o ileż przed tymi parawyborami można było mówić, że no to właśnie uczciwie zostanie rozstrzygnięte, teraz wiadomo, że nie zostało rozstrzygnięte uczciwie. No więc chcemy teraz od kolegów, no wiadomo, że nie z partii Korwin, bo oni z definicji uznają swoje własne prawybory za słuszne, ale z pozostałych koalicjantów, tak, czy oni naprawdę ten cyrk zamierzają zalegalizować. Tak? No jeśli tak, no to rzeczywiście nie będziemy chyba mieli sobie zbyt wiele już do powiedzenia dalej, no bo uważam, że w partii, która chce być realną alternatywą wobec tego systemu oszukańczych, bezideowych partii kopiących się tam gdzieś pod stolikami tylko o władzę. Jeśli mamy być realną alternatywą, no to wizytówka, jaką wystawiają te parawybory, no zdecydowanie nie wróży dobrze, że to miałoby rzeczywiście być w tym kierunku ruchem. No, wydaje mi się, że raczej pokażemy się wtedy jako partia ludzi niewiarygodnych i skoro no nie wiem, koledzy mieliby nas oszukać co do tych gwarancji, no to dlaczego mieliby nie oszukać później wyborców? To na koniec jeszcze mam jedno pytanie, które ostatnio wydaje się modne w stosunku do polityków Konfederacji. Czy gdybyście znaleźli się poza tym ugrupowaniem, to jest szansa z waszej strony na koalicję z PiS-em albo na znalezienie Dziambora, Sośnierza i Kuleszy na listach właśnie Prawa i Sprawiedliwości wyborczych w jakiejkolwiek konfiguracji? No nie, no, to chyba trudno. Bardziej egzotyczny transfer. No, bardzo trudno znaleźć jakieś punkty styczne między naszym
programy ma tym, co robi PiS, bo tam jeszcze co mówi, to czasami jeszcze można by coś znaleźć, ale na pewno nie tym, co robi, prawda? To jest partia no przede wszystkim socjalna w tej chwili. No my jesteśmy partią wolnościową, libertariańską, idącą w zupełnie przeciwnym kierunku, deregulacji, jak najmniej przepisów, jak najmniej władzy państwa, jak najmniej transferów socjalnych, a oni dokładnie przeciwną, więc to jest no jakaś w ogóle kosmiczna rozpiętość tutaj. No ale swego czasu Paweł Kukiz tak to tłumaczył i mówił, że no absolutnie z PiS-em nie, a potem powiedział wyborcom, że no słuchajcie, ale dzięki temu, że jestem u nich na listach, no to mogę czasem coś zasugerować, czasem coś dobrego przejdzie z mojej inicjatywy. Jeszcze u nich na listach nie jest, chociaż takie plotki też krążą, że będzie startował z list PiS-u w przyszłych wyborach. No ale no rzeczywiście no, Paweł Kukiz wykonał fikołka, którego ja powtarzać nie zamierzam.